dlaczego rządy różnych opcji przez ostatnie lata mordowały polskie górnictwo i kiedy w Polsce będzie taki czas, że mężowie stanu przyjdą do polityki i nie będą podejmowali decyzji modnych, a mądre? Jeżeli chodzi o polskie górnictwo, to chcę wyraźnie powiedzieć, że ono było mordowane przede wszystkim przez rząd, przez ostatnie 7 lat, przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Przypomnę tylko, że polskie górnictwo ograniczyło wydobycie około 9 milionów ton wydobycie węgla ze względu na to, że polskie elektrownie kupowały ten węgiel w Rosji. W związku z czym, jeżeli kupowały w Rosji, to te 9 milionów dzisiaj tego węgla nam brakuje. Po drugie, błędna polityka spowodowała, że wstrzymano rozwój odnawialnych źródeł energii i w 2016 roku ustawa, która została przyjęta przez Zjednoczoną Prawicę, przez tą większość, spowodowała, że wstrzymano inwestycje, jeżeli chodzi o budowę wiatraków na morzu i wstrzymano inwestycje, jeżeli chodzi o budowę elektrowni wiatrowych na lądzie. To spowodowało, że dzisiaj brakuje te 10 czy 15 gigawatów energii, które można było przez te 7 lat wybudować i żeby była jasność, o te 10 milionów ton wtedy mniej potrzeba byłaby zużywania węgla, bo po prostu mniej potrzeba byłoby tej czarnej energii. W związku z czym to nie jest mordowanie górnictwa, tylko to jest świadoma polityka, która niestety do tego doprowadziła i te błędy do tego doprowadziły i za to cierpimy. Ja dzisiaj namawiam wszystkich Państwa, proszę zobaczyć towarową giełdę energii, zobaczyć za ile dzisiaj się kupuje 1 megawattogodzinę. To jest kwota 1200 zł. A proszę zobaczyć ile kosztuje ta sama 1 megawattogodzina wyprodukowana z fotowoltaiki albo z wiatraków. To kosztuje 200 zł. Czyli mówiąc, przekładając na nasze rachunki domowe, to co mamy na rachunkach płacimy tam za kilowattogodziny, więc do tej pory płaciliśmy 20-30 groszy zgodnie z zapowiedziami prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przyszłym roku będziemy płacili pewnie złoty 20 czy złoty 30 za 1 kWh. I to jest efekt tej polityki. To nie jest żadne mordowanie węgla, tylko po prostu bezmyślna polityka rządu Zjednoczonej Prawicy. Czy Robert Biedroń kłamał, mówiąc, że górnictwo trzeba zamknąć do 2025 roku? Czy też poseł Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu Lewicy, kłamie?